No to moi mini, co co? Oficjalnie rozpoczynamy moją karierę Frajera. FIFA 19, powrót po roku przerwy. Karierę Frajera rozpocząłem we FIFA 13. Klejdźmy w 14, 15, 16, 17 przez 5 lat. Później była przerwa w 18. Jakoś nie wiem, jakoś mnie dziwnie nie ciągnęło do kariery Frajera. I teraz chciałbym rozpocząć na nowo, na nowo tą zabawę. Tym bardziej, że wielu z Was się o to pytało i. Zawsze twierdziliście, że to jest taka najlepsza seria na moim kanale. Zresztą, seria, która została przeze mnie wymyślona. Lubię to powtarzać. Moi mili, wybraliśmy w Zakłębie Sosnowy, żeby było śmiesznie. Czy zostaniemy tam na dłużej, tego nie wiemy. Pewnie, może po roku, może nie po roku, może po dwóch, po trzech latach, gdzieś dostaniemy się do lepszej drużyny. Będziemy kombinować spokojnie. Te decyzje wszystkie będziemy podejmować na spokojnie, na strumyku, czy też później w jakichś tam komentarzach na YouTubie. Wspólnie, gdzie przejdziemy i tym podobne. Dlatego chcę to grać na live'ach. Wcześniej grałem to w zaciszu dom, takim domowym, bez live'ów, tylko opierałem się na komentarzach waszych na YouTube. Teraz na live'ach będziecie mogli decydować o tym, jaką taktykę wybierzemy, kogo kupimy, kogo szukamy. Troszkę to pewnie zamętu będzie robić, no ale spokojnie, jakoś to wszystko ogarniemy. Więc mamy ligę polską. W zasadzie wybrałem jakiś tutaj sobie już puchar, to też wiemy, wszystko w miarę mamy ustawione, więc na spokojnie, najpierw kochani, zobaczmy co mamy w biurze. Tu parę rzeczy trzeba, mm, trzeba parę rzeczy najpierw tutaj obejrzeć, o co tu chodzi. Mamy tak, europejskie puchary. Jeszcze taka kwestia dla tych, co nie są za bardzo tutaj w temacie, jeśli chodzi dlaczego jest język angielski ustawiony. Mam kupioną wersję w UK, jakimś dziwnym trafem, pierwszy raz od wielu lat. Nie ma języka polskiego we Fifie, nie wiem dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. Czy wszystkie wydania w UK nie mają języka polskiego, czy tylko jakaś tam wybrana linia, nie wiem, nie mam pojęcia. Język polski jest do na PlayStation Store, ale tylko i wyłącznie do e, tej fabuły. Tutaj ich nie znalazłem. Kiedyś pamiętam we Fifie, któreś na PlayStation 3 nie było języka polskiego, można było go sobie osobno ściągnąć. Myślałem, że tutaj tak będzie i nawet myślałem, że tak jest, bo zacząłem ściągać coś, ale później okazało, że że nie. Więc troszeczkę parę rzeczy będę musiał Wam tłumaczyć, ale później te maile się głównie powtarzają. To jest ciągle ta sama bajka, więc na początku tylko możemy troszeczkę poczytać parę rzeczy, a później tym nie musimy się przejmować. No tutaj mamy, jeśli chodzi o jakieś występy w Pucharach, to możemy sobie olać. Informacje na temat transferów, tutaj to też wszystko będziemy ogarniać za chwilę. No dobrze, co niby by tutaj chcieli, eee, sukces finansowy w ogóle klubu, ok, w porządku. Mm. Wiadomo, marka żeby się rozrastała i tym podobne, to wszystko mieliśmy w poprzednich Fifach. Widzę, nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś większej zmiany. Eee, jakiś raport mamy, tak, skauta. Zobaczmy w ogóle, co, o co tu chodzi. Oj oj oj, oj oj oj, tu będzie na naprawdę się nakombinować. Siemanko, siemanko. <noise> Angielski z lemim. <noise> w przypadku Xboxa myślę, że jest pewnie po polsku, tak obstawiam. Tak myślę. A, więc kautów zaraz sobie też okay. przejedziemy. JDPL88 na transfery 20 złotych. Dzięki ponownie, dzięki ponownie za kolejną dwudziestkę na transfery. No 20 powiem ci szczerze, troszkę mało na transfer. Bardziej na transfer w jakimś monopolu. Za 20? Nie wiem. Kupi się za 20 flachę? W Polsce? No, chyba kupi się, nie? Jak Ale dzięki serdeczne ponownie. Znowu lecić tam gdzieś na dół. Śmigam. Śmigam z tymi transferami. Z transferami jeszcze nie. Tu mamy ten raport cały i mamy. Poczekaj. Tu jest Codeusz Zając. Aha, bo to jest ten sam. Dobra. Mamy w sumie, mamy zająca, jakiegoś stoloniana pokornego. Ale spokojnie, zaraz też to będziemy wysyłać. Marene za 4 złote. Eee, więc, e, więc to spokojnie zaraz się przyjrzymy. Więc kochani, co, co zrobimy? Może jeszcze finanse wam pokażę jak to wygląda. E, bo mamy tak, e, lokalizację tutaj tego budżetu możemy to sobie oczywiście zmieniać. E, mamy na transfery prawie 2 miliony. No prawie. Do no, 2 milionów jeszcze trochę brakuje. Na wypłaty mamy jakieś 5 tysięcy. To rzeczywiście możemy sobie tutaj przerzucać. No, możemy tak na przykład ustawić sobie. To ok. Takiego znaczenia większego nie ma. To jest dosyć ważne, jeżeli byśmy chcieli się utrzymać w klubie. Bo teraz tak. Doczyli do ćwierć finału Pucharu Kraju. Co ciekawe, Puchar Kraju jest napisany po polsku. Dobre chociaż i to. Później. Yy... W ciągu dwóch sezonów mamy skończyć gdzieś w środku tabeli. Myślę, że jest wykonalne. No i oczywiście mamy też jakby zadanie takie, żeby nie osiągnąć dna ligi. Tutaj spaść nie możemy, bo drugiej ligi nie ma, czy też pierwszej, tak? Ale przydałoby się coś tutaj osiągnąć. Hmm. I Jeszcze byśmy mieli skończyć ten sezon, kurde, 2 miliony 650 tysięcy. Zaoszczędzonych pieniędzy. No kuźwa, jak ja ledwo teraz mam 2 miliony, skąd ja mam to ściągnąć? Chyba, że jakiś młodych będę brał. I będziemy ich sprzedawać. No spokojnie. Spokojnie. Będziemy tutaj trenować i młodych. Yy, pomalutku. Ja nie, nie. Ja raczej, jeśli chodzi o masę, to raczej ostatnio przybrałem niż schodłem, więc spokojnie. To tak tylko wygląda. Kamera jakoś tak dziwnie pokazuje, ale... Raczej mi ostatnio przybyło. Ale okej. Okay. Pitolimy, pitolimy. Zobaczmy na nasz skład, bo to jest ważna sprawa. Yy. Jej, gdybym jakichś zawodników nie znał, a miał znać, to mi mówcie, co i jak, bo to jest jakiś Sanogo, którego pojęcia nie mam, kto to jest. Overale to są jakieś daremne po 60 parę. Zobaczmy ławkę, jaką tutaj mamy. Jest bramkarz w 64. Kudła, już myślałem, że to jest kurła. Kurła, ale jakieś było fajnie. <laughs> eee. Więc bramkarz, ten ma 64. No to chyba możemy zmienić na tego. O, ustawienie, może byśmy zagrali Dwoma napastnikami e, Zróbmy tak, ustawiłem tego bramkarza sobie Zagrajmy kilka meczyków, zobaczmy co się będzie działo Co co będzie Co będzie się działo Z naszą drużyną Mamy jakiś tutaj ten puchar cały nasz Międzynarodowy Z jakąś drużyną yy, Nawet nie potrafię powiedzieć Zagrajmy meczyk, zobaczymy co się będzie działo A, jeszcze miałem trening zrobić Treningów nie zrobiłem zawodników, więc spokojnie Zaraz tu też zrobimy, ale tego Sanogo w ogóle skądś kojarzę, możecie powiedzieć skąd ja, skąd ja, no, sorry, na 2-0 powadzę, gdzieś go, gdzieś go kojarzę, skądś, tego Sanogo, A nie wiem skąd. I on na bramki. 4-0, kurde, z jaką ja do gram? Nie wierzę, no panowie, no 4-0, no to chyba składu życierskiego nie powinniśmy w ogóle zmieniać. Zagrali rewelacy rewelacyjnie, <noise> może i tak, zróbmy też trening sobie, tutaj pamiętam, trzeba wyszukiwać zawodników, którzy mają, tylko że u mnie żaden nie ma potencjału, ale skoro ten cały Sanogo, jak mu tam napierdziela jak huragan, to może, ile on lat ma? Mogę gdzieś to teraz sprawdzić, bo teraz nie widzę. W grał. Noże. No A tu jest Age 23, dobra, widzę teraz tutaj wiek. Jest wypożyczony z legi do zagłębia. No mam nadzieję, że tutaj nie jest jako wypożyczony, tylko jest jako. Jako zawodnik, który, którego mogę później na przykład sprzedać, bo szkoda mi go tu rozwijać. Ale dałbym mu. Dałbym mu... Coś. O kurczę, coś co mu brakuje. Long shot, tu jest słaby. Shot power też jest słaby. Więc: Shooting, shooting, zróbmy shooting i coś hard. Beat the goalie. Właśnie, myślę, że to byłoby ok dla niego. Dodałbym mu jeszcze coś. Shotting już nie, więc może. Free, nie, free kicks może nie. Passing, defending, dribbling. Nie, dribbling, nie mogę dać nic? Uu. Troszkę tutaj porobili. Kiedyś można było więcej dawać rzeczy, nie? Z jednego, z jednego przedziału, a teraz trochę pozmieniali. Tutaj nie mogę dać. Free kicks. Ale long shots, właśnie. Tutaj ma słabe longshots, Ale on czemu się nadaje do long shotów? Może nie bardzo. Hmm. A siemka, siemka, Janek. No, no gdzieś mi się właśnie kojarzył ten Sanogo, ale to nie ten. No okej. Okay. Jak nie ten, to nie ten. Dobrze, więc daliśmy mu jakiś trening, w porządku, jednego mamy, więc może mamy tutaj drugiego napastnika, on jest trochę starszy. Zobaczmy jakichś młodych zawodników, jakichś kozaków mamy z jakimś potencjałem, ale właśnie o to chodzi, że nie mamy żadnych z potencjałem dobrych. Yy. Yy. Tu jest 32 lata, tu 21, 25. Ten jakiś ma tutaj 22 lata. Może byśmy tego trochę wytrenowali. I na przykład coś z driblingu mu dali. Powiedzmy, spróbowali coś takiego mu wcisnąć. I jeszcze bym tego chłopaczka potrenował, moi mili. Na przykład dał mu podania. Ma niezłe te podania, ale można by u niego jeszcze to rozwinąć. Tu mamy 26 lat Cichocki. A goalkeepers, zobaczmy bramkarzy. Tu ten kudła cały, 26 lat bramkarza. No coś tam można było go potrenować, co nie? I oczywiście hard. Tutaj goalkeeping. Nie, damy tutaj te, co są w sugestii. Damy na hard i jeszcze byśmy kogoś. Tutaj jest 26. Tu jest 24, Może jakiegoś młodego 8. A może jakiegoś kurde modego byśmy wytrenowali? Tylko nie wiadomo, czy on się nadaje do czegoś. No, spróbujmy. Cokolwiek. Zasymulujmy, zobaczymy, co się będzie działo. Ok, zaraz będziemy wszystko moimi sprawdzać. Najpierw zagramy sobie ten turniej tutaj, i na spokojnie sobie. Wtedy zbadamy nasz cały skład. Kumor. Kumor chciałby zagrać. Okej, okay, w porządku. Dajmy mu szansę. Dawać mi to kumora. Ale gdzie go kuś wadam? Gdzie on by się nadawał? Przy tym ustawieniu. Tutaj nie, tylko. Więc może zróbmy tak. Dobra, tego tu ściągniemy i temu damy szansę zagrać. Kumor może być zadowolony. Transfery będą spokojnie. Transfery będą, tylko najpierw musimy tutaj zagrać troszeczkę. Zagrać, rozejrzeć się, co nam brakuje. Co jest tak, co jest nie tak. Na spokojnie. Właśnie dzięki z, yy, fanki za podpowiedź, bo czasami o pewnych rzeczach mogę zapomnieć. Bo jak na przykład wciśnięcie tego 3 Sanogo znowu strzela brameczkę. Tylko wiecie co? Zobaczymy, na ile tutaj. Co się zmieniło albo nie zmieniło we FIFA, Bo jak pamiętacie, wszyscy zawodnicy, którzy strzelali bramki w przedsezonowych spotkaniach, później, jakimś cudem, nie grali w ogóle przy ciągu sezonu. A jak grali, to z jakimś opóźnieniem. Sanogo na razie strzela, wygrywamy kolejny mecz z Sosnowcem. Ja pierdzielę. No, szkurna, no przecież po prostu szaleją. Chłopaki, co tutaj mamy? A, dzięki za szansę. Te maile trzeba. Kasować, bo później to się tutaj zbierają, więc chłopak zagrał. Nie wiem, czy dobrze zagrał. Tam gdzieś były jakieś do sprawdzenia te oceny ze spotkania. Tutaj na razie jeszcze. Nie możemy trenować. Znowu coś mamy. Nowak. Nowak chciałby zagrać. Momencik za chciałby z za, za kogoś zagrać? A! On chciałby usiąść na kolejny mecz. Dobra, więc spokojnie. Zobaczmy Nowaka w takim razie. Oje, złanie są zmęczeni. Nowak chciałby usiąść, więc może byśmy wprowadzili. Hmm. Babiarza? Nie, byśmy wprowadzili tego. Młodego. Nowak by usiadł. Banasiaka byśmy wprowadzili z powrotem. Teraz tak jeszcze patrzę sobie. Mamy obrońców, bramkarz to bramkarz, mamy LB Pawlik, eee, tu jest obrońca Jędrych, możemy dać mu szansę zagrać, tu jest lewy obrońca, nawet mocniejszy, Sanogo na razie biega, ale dwa mecze już wygraliśmy, więc może, o, taka mała wymianka, nie zaszkodzi nie wróci do tego Kumora. Ja pierdzielę. Kurde, żebym się wszystkiego nauczyć teraz. Ja pierdzielę. Zawsze tych zawodników na początku trzeba obcykać sobie. Tu mamy RM jednego. To można by zagrać jakimiś dwoma napastnikami. Mamy tu rema takiego nawet sensownego. Znaczy... W sumie nie wiem. Cholera wie, bo tu nie mamy dwóch napastników takich krasowych, ale tam z tych remów coś pewnie można by zrobić, czy nie? Lmst, no właśnie, oni mogą, mogą grać właśnie, oni na napastnicy. Co jeszcze tu jest z tyłu? nowa kto teraz odpoczywa. Tu jest jeszcze ten Lm, co on tutaj robi? On tu w ogóle nie powinien być. To ten może wypasował. Rmst, tego wprowadźmy tutaj. Może będzie pasował. A po włoski, niech sobie odpocznie, i niech ten wejdzie. No, trochę na początku będzie szachów, ale tego musimy wszystko nauczyć. Więc spokojnie, yy, to teraz jeszcze zostawmy sobie te maile. Jeszcze na ich tutaj nie będę usuwał. No dobrze, to jedziemy z koksem. Słuchajcie, kochani, jeżeli ten. Znaczy, my chyba mamy wyjście już pewne. Dwa mecze, 6 punktów. Chyba nas nikt nie powinien wyprzedzić. O, proszę bardzo, wprowadziliśmy tego... Tak, dokładnie, tego kolesia, co wam mówiłem, 61 Overalma. Co nie wiedziałem, czy on może jako napastnik grać, czy nie, go sprawdzaliśmy jeszcze. O, Wrzysiński, proszę bardzo, bramkę strzela. A was Sosnowiec pyka jak trzeba, no kurde. Ach, bramkę straciliśmy, cholera jasna. Ale to nieistotne, tutaj ten puchar to... Ale jakąś kasy nam daje. Bo to wcale nie jest takie też byle co, bo teraz jak wyjdziemy z grupy, to już mamy jakieś pieniążki. A wygramy, wygraliśmy. O, nad Doncaster widzę. 1-1. Bardzo blisko tutaj. Mamy jako, jakiś cash już i powinniśmy dostać tutaj niegłupie pieniądze. Dlatego czekam z transferami, bo te pieniądze nam mogą pozwolić na. E, zgarnięcie kogoś. Ciekawego. No dobrze. Nowak nam dziękuję za to, że mógł sobie odpocząć. No tutaj mamy przywitanie. Tak, okej. Okay. W porządku dostaliśmy pieniądze. 308 tysięcy ekstra. To jest pieniądz. Przy naszym budżecie to jest jakaś jedna piąta, jedna szósta naszego budżetu, więc, więc jest spoko. Siemanko ważne, siemanko. Tak witam w ogóle serdecznie, bo ktoś tam teraz spadał, wypadał. Hmm. Więc. Na razie spokojnie jeszcze sobie. Przeczekajmy ze wszystkim. Kolejny mail, pewnie kolejny jakiś koleś będzie chciał zagrać. Okej. Okay. Mocha... No no, jakiś kur... Okej, okay, LB. No dobrze, to w takim razie skoczysz w tym meczyku. I tak sobie teraz myślę, że... Gdzie jest Sonogo? Sonogo może wskoczyć z powrotem do przodu, bo tutaj gramy już o grubą kasę. Jak przegrywamy, to odpadamy. Pawłoski może wrócić na Elema. Więc... Hmm. Chyba, z ten bramkę strzelił. No okej, okay, spróbujmy. Niech wskoczy tutaj może za... Za tego. Kogo jeszcze mamy z tyłu. Nowak, właśnie Nowak. Nowak musiałby wskoczyć do gry. No i Gites. Myślę, że tak jest ok. Myślę, że tak jest w porządku. To jest bodajże półfinał, jak się nie mylę. Ciekawe, kiedy te dźwięki zmienią w tej chwili. <grywa> Zawsze są takie same. że jeszcze te drużyny znał. Okej, okay, to jest półfinał. Słuchajcie, to jest niezwykle ważny mecz, bo tutaj, jak wygrywamy, to już nie kasę zgarniamy. Kurna, sa, sanogo, ja pierdzielę. U, jo ojoj, ojoj, jo, jo. ale zaczynam się tutaj podobać to granie sesowca. Cisnąć, pany! jest po pierwszej powie go od razu. Pierwsza minuta skarnego karnego wali jak huragan. Jakieś zmiany są. Kuźwa, jeden, jeden. Pierdzielone. Ach, wygrywamy w karnych. Kurde, idziemy do finału. Czyjecie to? To może być zwycięstwo. To, to powiem wam szczerze, bym nie uwierzył. Jakbyśmy mieli pierwszy turniej zupełnie. I byśmy od razu e, wygrali. To było coś tego e, Co my tutaj mamy? Komuś coś wzrosło. Tamten młody. No tak średnio, ale spokojnie. Ten, ten e, pomocnik mi interesuje bardziej. Okej, okay. z tą jedną drużyną już graliśmy. I wygraliśmy z nimi. Więc jest szansa. Konferencja prasowa. Oh, 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 oh. Konferencja prasowa. Więc ja myślę, że nasz team możemy pochwalić. Możemy pochwalić nasz team. Okej. Okay. Dalkrun. Dalkura. Nieważne. Chcą kupić od nas Sebastiana Mileskiego. Za 165 tysięcy funtów. Wejdźmy w to i zobaczmy. Zobaczmy, co on prezentuje w ogóle. O, tutaj widzę troszeczkę, to wygląda inaczej. Teraz ta oferta. On jest warty między około 120 do 175 tysięcy. Taką dostaliśmy tutaj informację. Oferta jest 165 tysięcy. Zdecydowanie jest za niska, bo 185 on jest niby warty maksymalnie. Ma 20 lat. 58 overall. Więc tutaj może troszeczkę się wstrzymajmy. Bo muszę zobaczyć, kogo będziemy w stanie kupić. Dostaliśmy kasę i dostaliśmy tu kolejne 440 tysięcy. Co jest świetnie. Świetnie. Teraz tak, ten był tutaj zadowolony. Nie, nie, ten był tutaj zadowolony. Wszyscy byli zadowoleni. Więc mamy finał. Zobaczmy skład. Czy nie jest wymęczony mocno? Kurde, chyba jest w stanie zagrać co? Ten skład nie będziemy nic zmieniać. No trudno, jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. No zobaczymy. Nie, polskie FIFA nie będę zamawiał. No bez sensu, po co mam polską <zum> zamawiać? Beton. Tak, podglądu, że nie ma, to szkoda. Zawsze się to marzyło mnie, że można było jakiś podgląd, albo chociaż najlepsze akcje oglądać, albo bramki. Kurna, no właśnie, to jest to. Wygrywasz wszystkie mecze, dochodzisz do finału i kuźwa, nie ma tego. Nie ma tego czegoś. No i to jest to właśnie. To jest, to jest to, cholera jasne. No nic, kochani, nie udało nam się wygrać, ale jakaś kasa na pewno wpadła, bo powinniśmy otrzymać tutaj pochwała. O, jeszcze za Nowaka jest 290 tysięcy. Cholera jasna, muszę teraz sobie na spokojnie to prześledzić. Więc, kochani, co robimy? Transfery, tak? I szukamy. Najpierw zobaczmy tylko piątka, tak? Ci się, żeśmy sprawdzili piątka, więc e, wpiszmy sobie piątek. E... Dobra. No dobrze, no Kuźwa. No był przecież, nie? Piątek. Klauzuli żadnej nie ma. Mm -hmm. no dobrze, ale. Nie go tam wyskautuje. Ale nie wiem. Tak, 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 tak. Ja wiem, że dopiero transfer miał, ale... Nie wiem dlaczego nie pokazuje nic kompletnie. Więc na spokojnie zobaczymy. Zobaczymy co nam tutaj przyślą. Ale teraz tak, kochani, trzeba by się skupić. Wejdźmy może w skład i tak popatrzcie, i co byście tutaj yy, proponowali? Bo zawodniko mam tu wymęczony i to nieistotne. Napadziora tego Sanogo mamy. Coś strzela. W zasadzie możemy grać dwoma napadziorami. Nawet ten cały tutaj ten Christo o wow, czy jak mu tam. On jest w stanie też grać jako napadzior. Yy, ale standardowo zazwyczaj szuka się. Szuka się jakiegoś. Tutaj LB może wstawmy sobie z powrotem. Zazwyczaj szuka się jakiegoś moc, moc, mocnego napadziora na początek, tak? Ale na kogo nas stać? Może ja wejdę w budżet nasz i Wam pokażę jak wygląda nasza kasa, nasz worek z pieniążkami, bo tutaj... Mm, tu wygląda dość obiecująco. Mamy 2 miliony 300, byśmy mogli kupić z dwóch zawodników w okolicach miliona powiedzmy e, bramkarza, mówicie. Hmm. hmm. Okej, okay. może inaczej. Skasujmy pozycja bramkarz narodowości, może każdej niech będzie, okej. Okay. Właśnie, wolnych zawodników, dokładnie, mm, follow, not listed, tak, to będą ci zawodnicy. E, age, ustawmy jakiś sobie wiek, mimo wszystko między 18 myślę, a jakieś 20, znaczy w sumie to możemy 26 powiedzmy, no takich, o. poszukajmy. Okej, okay, zobaczmy co nam w ogóle tutaj znajdzie. Może jakichś ciekawych nam by znalazło. Hmm. Tylko teraz tak, tutaj żadnych informacji nie będziemy mieli. Kompletnie. O, jest. Kurne jest, ale co z tego? Ale nie, bez sensu, oni... No tak, not listy, nie? Momenci, poczekaj. O, free agents. Dobra, free agents, to powinno być, tak? Czy jeszcze są inni? Any, not listed, a to pewnie, że niewystawieni są. Free agents. Tak powinno być, Ok. A, za dużo tego tutaj nie ma. No tutaj za wiele nie ma. Jakoś mega obiecująco to nie wyglądają. Wiecie można. Radosław majecki. Kogoś takiego szukać? Dobrze, czekajcie. Wiesz, eee, ja się nie znam na piłkarzach, więc. To jak może się coś podpowiadajcie. Eee, nie wiem, czy wpisuję, co powinienem wpisywać, ale. Majecki czy Majewski? Majecki? Nie ma takiego kogoś. Radosław? Majewski, Majecki. Nie ma nikogo takiego. Olać to. Handy. Momencik, zobaczmy w takim razie. Nie, też nikogo takiego nie widzę. Czasami musi się podawać, wiecie co, Imię i nazwisko, bo, bo czasami jest tak, że nie, nie wyszukamy, wiecie. Ech. A może są na... W Legii. E, momencik, dobra, więc e, szukamy Legia, 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 Liga. Polska. Aha, MD miał być. Dobra, wiecie co, bo ślepy jestem. Poczekajcie chwilkę, najpierw sprawdzimy zawodników tutaj. Z Legii. Miałem szukać... Majewskiego. Momencik. Majewski, 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 Majewski. Kuźwa nikogo takiego nie ma. To w ogóle jakoś biednie jest. Nie wiem, nie wiem, kogo wy mi tu ale. <ścoughs> nie no, musimy podpowiadać kogoś. No, Majecki, ale nie ma nikogo takiego. No, wpisuje nawet tutaj Majecki, tylko nikogo nie znajduje w ogóle. Jak ją dużo nie gra. To był, a Majecki był. To jeszcze raz tutaj wpiszę? Maje. Ale dziwne, że to nie pokazuje. Tam był Majecki? Serio? To był? Kuźwa, ślepy jestem, czy co? No, gdzie był Majecki? Przecież nikogo tego nie ma. A, tego nie ma. No, nie, no, musicie panowie podawać mi tutaj coś normalnego, bo. Kure wielu mi tak podawało jakieś jakieś propozycje, fajnych transferów, coś, ale podawało mi takich zawodników, że ich nie znajdziesz nigdzie. Dobra, wysz... nie to, wyszukam jeszcze raz ten, tego kolesia, co mi tutaj podawali. Momencik, tutaj był, miałem tylko obrońcę wyszukać, już momencik, muszę sobie czat cofnąć. Yy... Hamdi, dobrze. Czekajcie, Hamdi, jak mu tam, Hamdi, um, um, CB, no jest taki. No zobaczmy. Ale klauzula jest kurda dwie i pół bańki. Klauzula jest dwie i pół bańki. Jeszcze Nie no, takich zawodników nie ci podawać, bo ja mam transfer jakiś ograniczony. Nie, 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 nie. Fajny zawodnik może i okej, okay, wszystko byłoby super, ale nie, nie, ja muszę szukać takich zawodników takich naprawdę niedrogich. Podajecie naprawdę masakrycznych jakieś ceny. Dźwigała, ok. Adam Dźwigała, ok, a nie. Dobrze wpisałem wszystko, ale zobaczmy, ale dlaczego ja ich nie mogę, dlaczego ja ich nie mogę yy, zaproponować im jakiegoś kupna klubowi czy coś w tym stylu? Co może ktoś powiedzieć? Bo mogę zrobić. Mogę zrobić yy, scouta, tak? Powiedzmy, mogę go tam wysłać, nie ma problemu, ale czemu nie mogę? Zaproponować jakiegoś kupna lub coś w tym stylu? Właśnie, zobaczmy najpierw z oknem transferowym. Właśnie, czy w ogóle mamy okno transferowe? Nie, no, okno transferowe jest. Jak nie ma okna transferowego, jak ja mogę zawniku sprzedawać? Nie, no mamy normalnie okno transferowe, to się kończy. Czekaj, czekaj, jak oni teraz porobili teraz to, bo spokojnie, bo teraz, teraz jest troszkę inaczej, jak było wcześniej, dlatego mam trochę problem. Najpierw na listę, a potem w listę i dajesz transfer. A tak to wygląda. Okej, okay. więc kogo, tego, tego, tego mam wyszukanego. Okej, okay. damy go na listę. Okej, okay. i teraz jakbym chciał w tą listę e, wejść, e, to teraz Transfer Hub, a tu jest, tak to wygląda, aha, okej. Okay. Taki Bayer 22 lata. Na razie o nim mało co wiemy. Approach to buy, okej. Okay. Zobaczmy, co nam się pojawi. O! Wow. Ej! Tego nie było! Okej, okay, momencik. Tego nie było wcześniej, a to ciekawe. Player swap albo offer, transfer fee. 18 było, tak? A, widzicie. Teraz transfer fee, a ja nie wiem, no jest warty. Ile mam dać? Dobry, dobry, Jankes. Ile mam dać? No dobrze, weźmy na przykład. Adam ja 300. Nie, kujwa. Adam 200, 300, co będzie? Zobaczmy co będzie odpowiedź. Czy mnie nie oleją. Czy, czy dałem za dużo? Może za dużo dałem. A jest za niska, 240 hmm. Czy źle nie mierzyłem? Okej okay. Zobaczmy w ogóle, kogo ja tam kupuję, bo wiecie co ja... Eee, counter, counter. Eee, dajmy... Mm... Dajmy 220. A fajnie to zrobione, akurat tego wcześniej dzisiaj nie widziałem, bo nie grałem, to jest, to jest spoko zrobione, tylko ta muzyczka jest niepotrzebna. No dawaj, deal! You have a deal. Bang, przybijamy. Dobra, kogoś kupiliśmy. Kuźwa, jak to PlayStation Pro wyje, tak słucham, mówię, co to tak wyje? Ja pierdę, naprawdę, wiecie co, to PlayStation 4 Pro, to jest wykonane jak jakieś najtańczy najtańsze. Ale to jest badziew, no ma nie no, aż sławkiem no, założonym, muzyczka gra, jeszcze słyszę jak coś wyje tutaj mi, no ma jak odkurzacz. Dramat. Mmm, okej. Okay. Yy, negocjacje, tak, bo teraz musimy jeszcze kontrakt wynegocjować. Czy mi się wydaje czy, czy nie? To z zawodnikiem tak od A jest. No dobra. Welcome. To muszę sobie obejrzeć tutaj co w ogóle zgrane. Mmm. A nie wiem co. A jak, jak kuźwa nie wiem co oni mi tutaj Aha, Skład Important. Ważny, ważny zawodnik. Dobra, akceptujemy. Ok, w porządku. Nie, w kodach rękę nie grałem. Będę później grał po FIFCE. Chciałby jednoroczny deal. Okej, okay. mm. Yy, czy akceptujemy? I Ja bym chciał, żeby to był dwuletni deal. Ale na cholerę ta muzyczka w ogóle gra, kuźwa? Dobra, to jakaś kasa. Klauzula, 480 tysięcy. ja bym ją... Trochę podniósł, do 550. Okej, okay, dobra, zaakceptujmy to. Twardy zawodnik, teraz kasa. Ile chce? Ale tu kurde, teraz skomplikowane to wszystko jest. No to nie będzie takie łatwe. Za podpisanie 4400 to jeszcze jest ok i 14 tak. momencie, jak to teraz wygląda? 4400 możemy dać. Właśnie, bo jak to jest teraz? 20 występów, tak? 14, jak to teraz wygląda? Czternaście tysięcy, tak? Dobrze mówię? Tak to jest? Sze... wait, sześćset pięćdziesiąt, dobra, zjedźmy... Edit. Dajmy... Dobra, dajmy 600. Jakie kuźwa? Jaki wage taki? Co ja zrobiłem w ogóle? <laughs> Tutaj muszę dawać, nie te cyfry, kur. <laughs> yy, damy 600. Bonus troszkę byśmy zmniejszyli. Będę dziad. Dam ze 3000. Nie no, 3500 nie będzie. Powiedzmy. No zobaczmy. O, dobra. Kurna, podpisałem umowę. Ja pierdzielę. No to jest gites. Mamy zawodnika, tak? Mamy zawodnika overa 62. CB, ok. Troszeczkę teraz to jest bardziej skomplikowane z podpisywaniem zawodników, ale zobaczmy w takim razie w składzie, co nam się wydarzy. To nie jest jeszcze to, co byśmy szukali, ale jakiegoś zawodnika tutaj mamy. Dajmy go od razu do pierwszego składu. Znaczy, do, do, przynajmniej do rezerw. I. No dobra, niech on sobie tu będzie, niech on sobie gra. Nawet go później możemy trenować. Heh. Ja bym jeszcze, a właśnie Dzigała, proszę bardzo, tutaj mamy materiał. Dzigała się tutaj chwali, podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec. <gryzny> Nie wierzę. Okej, okay, dobrze. Co robimy dalej teraz? Um, czy jeszcze szukamy kogoś do przodu? Może ktoś jakiś by się nadawał? Jakieś prawe, lewe skrzydełko? Zobaczmy, kurde, z jakiegoś z legi może zawodnika byśmy wytargali. A co tam będziemy się, kurde, pierdzielić? Mmm. Byśmy na spokojnie, na spokojnie tutaj legie sobie wyszukali i zobaczmy. Albo z ekstra klasy po prostu. Wiek między 18 a 26. Dalibyśmy, ja bym dziś dał jakieś na przykład. Prawe skrzydełko powiedzmy, albo albo jakiś tutaj CM, na przykład. CM abym wyszukał jakiegoś. Zobaczmy, czy coś tam znajdzie. Siemką, ruda, Siemka. Eee, śliwa pp akurat, Adam Buksa zobacz, Adam Buksa, Adam Buksa, spokojnie, eee, zaraz zobaczymy, Adam Buksa, tylko najpierw tak, zobaczmy czy kogoś tu możemy wyskautować. Mięślewnica. Kamara, pańka 200, chociaż coś wiem. Dobra, zobaczmy tego Buksę w takim razie. Adam Buksa. Kurde z tym transferami to jest masakra, bo ja nie jestem obskany kompletnie. Eee, buksa. Kogo tutaj szukać? 22 napastnik. Okej, okay, mam 22 lata. No dobra. Eee, ciekawe, pogoń Szczecin. Mówicie, że warto? No dobra. Yy, zróbmy na razie co? Przeskałtujmy go, dodajmy go do listy i dajmy mu czas naszemu skautowi, żeby go trochę przyśledził. Ok? Albo klicha z United. O właśnie. Klicha też można by poszukać. Nie, to. momencik, jeszcze klicha zobaczymy z United. Chociaż myślę, że on może być kurde warty za dużo. Klich, ale. Ale właśnie. Może też go prześledźmy i dajmy do, do naszej tutaj listy go. Na razie to zostawimy, tak? Jest teraz. Tutaj tą dwójeczkę, a my popłyńmy troszeczkę dalej. Z naszym kalendarzem. Dobrze. Transfer za tego kudłek, konferencja prasowa, więc tutaj. O, z legnicą będzie pierwszy meczek. Ja bym tutaj naszą, naszą drużynę pochwalił za ostatnie wyczyny. Transfer 270 tysięcy do Lugano, za tego kurdę, ja, tego młodego, co zaczęliśmy go... Nie, to bramkarz był, to bramkarz był, ale... No, tu jeszcze Nowaka od nas chcieli kupić. Co myślę, kompletnie się nie opłaca sprzedawać. Nie, ja myślę, że żadnych zawodników nie opłaca się w tej chwili sprzedawać. Absolutnie. Eee... Yy. Milewski, Sebastian Milewski. Aha, po prostu czekali zbyt długo. I zrezygnowali. No i okej. Okay. No, no i jaki problem? Mogę to wyrzucić w ogóle stąd teraz? Chciałbym to wyrzucić go. Status. Nie, chyba nie mogę walić. Dobra, nieistotne. Molać. Hmm. Potrenujmy naszych zawodników jeszcze, bo o tym też nie mogę zapominać. Tylko, że tutaj tutaj wrzucę zamiast tego Pawlika Dźwigała. Tego potrenujemy. Może coś z niego będzie. O, Kudła już podskoczył. 63. No i spokojnie, on za chwilę będzie pierwszym bramkarzem. Jeszcze świderski. No właśnie, tutaj troszeczkę takich zawodników na pewno ciekawych znacie. E, ale spokojnie, najpierw, najpierw poczekajmy na, na odpowiedź. Jaka będzie, znaczy na odpowiedź. E, okej, okay, to jest okej. Okay, to jest odrzucone. Dobra, olać. Nie są zainteresowani. olać. Olać. Wypierdzielać. To też to jest niepotrzebne. To jest też niepotrzebne. O. Skład. Okej. Okay, Miesienica. Pierwszy skład miałem przygotowany w miarę sensownie. To może być. ławka rezerwowych. Myślę, że jest w miarę ok. Mamy tutaj niektórzy co idą nieźle w górę jeśli chodzi o formę, więc dawaj tego tu wstawimy i lm myślę, że bym tutaj tego jednak wstawił. No i taki skład zostawmy na ten meczyk. Zmieć legnica, no to zobaczmy. Zobaczmy, co zagramy. Ej, kurźwa, nie mam picia już. No zobaczymy Sanogo, czy będzie strzelał bramki teraz. No. Ktoś inny strzelił, ale jest jeden jeden już. Lipa. Kokoszkę jeszcze żółto łapie. Chodź panowie, cholery jasnej. I to jest klasyk. No. No, świetnie, świetny mamy początek sezonu. Nie ma co. Nie ma co, po prostu pięknie. Najpierw prowadzimy treningi, zaczęliśmy od porażki. Tak w pucharach pięknie graliśmy, takie wyniki. A to teraz taki Lipton. Świderskiego jeszcze z Jagi, zaraz sprawdzimy. Kontuzjowany, Cichocki, 7 dni. To niekoniecznie musi jeszcze być zawodnik, który wypadnie ze składu. Dobra, czekajmy jeszcze tutaj do kolejnego meczyku. Eee, tutaj jest odrzucone, w dupie z tym, Milewski, Milewski, Milewski. Zobaczmy to Milewski jeszcze raz. Co oni się na niego tak rzucili? Kurde. zwarty warty zaledwie 150. Ale może być dobry. Ja bym, go jeszcze, ja bym tego nie robił w ogóle. Siłam na kosie hyper, bym tego nie zmieniał. Ja yy, tego świderskiego tak mam sprawdzić, dobrze mówię. Mm, świderski z jaki. Pozdrawiam również fana. Jaki? Świderski. No okej, okay. zobaczmy ile to będzie warte. Yy, transfery szukaj, świderskiego. Okej. Okay. Mm. Nie wiem, czy będziemy stać na niego. Mam nadzieję. No spróbujmy przeprowadzić z nim jak, jakąś rozmowę. Co w ogóle mamy za informacje tutaj na temat klich. Świderski. żadnej informacji nie mamy. Ale okej. Okay, spróbujmy. Approach to buy. No okej. Jedziemy z koksem. Zobaczymy. Ok, wszystko fajnie. Eee, transfer fee. Ile może być warty w ogóle? Co, damy może też te 200 tysięcy na początek, co? Myślę, że nie jest więcej warty, ale spróbujmy 200 tysięcy. To jest liga angielska, no nie chcę się wierzyć, żeby jakiś tam zawodnik był 200 tysięcy warty. Przynajmniej jeśli chodzi o taką ligę. Ale rzućmy taką sumę. Nie, przecież to nie jest liga angielska, to jest liga polska. Ja 200 tysięcy rzuciłem. No dobra, pal licho, niech się cieszą. Chyba za dużo dałem. <grystanie> oj, 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 oj. Ja, ja, Ale się obrazili na mnie. Ale się tam nie obrazili. No to klika też tam więcej. A, curen wali 3,5 miliona. No nie, 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 nie dobra. Ym... <ślesk> <ślesk> Dam wam kurę dam milion. Dobra, dobra, obrażeni są, wiadomo, że będą obrażeni. Oj, oj, tu jeszcze poczekajmy, chwilę, z świderskim, jeszcze porozmawiamy. Kurę, ile to świderski może być warty? Pojedźmy kawałek jeszcze. Piątek, o właśnie. Piątek jest warty 3800. No to wątpię, żebyśmy go mogli tutaj zgarnąć. Klik jest warty 3,5, to wiemy. Więc teraz już się dowiedzieliśmy wszystkiego. Więc tych dwóch zawodników na pewno nas nie stać, a buksa ile jest warty? 675 ST. Ty on jest do kupienia. Dawaj, idziemy po niego. Świdki 400 tysięcy może, dobra, spo... to kurde, jak 200 dałem i już tak, już tak ten? To jeszcze oferta jest do tego udowidzia, no, no, Tylko, że to jest LM, ale ma żadnego tutaj. Nie, 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 żadnych zawodników tutaj na razie nie sprzedajemy. Spokojnie. Idźmy teraz transfer. Zróbmy. Y, zróbmy tutaj zabawę z tym całym naszym. Y, z buksom On jest warty 675. Abyśmy 500 tysięcy za niego. Ooo, a nie mogę go teraz kupić. A teraz tutaj co, tu nie mogę? Kurna, no chcę Świderskiego. No dobrze, rejected, no i co jeszcze raz. Co, muszę jeszcze raz Świderskiego dodać? Chyba tak, chyba tak muszę zrobić. Ah. Szukajmy jeszcze raz. Czy będę mógł go dodać. A klawzulę ma. O. Czekajcie, świderski. Jeszcze raz. Zobaczmy. Czy się uda coś tutaj załatwić. Nie no nie mogę tutaj rozmawiać, nie chcę ze mną gadać, kuźwa, ze mną w ogóle, nie tam. Następny mecz, jedziemy. Cholera, nie wiem, czy to, muszę tu odczekać? Zobaczmy skład. Nie, sejwa nie, to są błędy, to są błędy, nie ma wczytywania, wczytywania sejwa. Eee, teraz tak, tutaj ktoś podskoczył, nikt nie podskoczył. Dźwigałem może byśmy wpuścili, bo ten tutaj Cichocki jest kontuzjowany I Cichockiego byśmy zmienili CB. Jędryk tutaj w ogóle się nie nadaje, ale może LB na przykład. Wprowadźmy. Zobaczmy, czy może w ogóle. Eee, właśnie tak nie sprawdzę. Tak będę mógł sprawdzić go. Czy może grać na. No, tylko na ebę może grać. No, dobra, nie będzie. A, moment, moment, moment. Jeszcze. Mm. Chudźwa, nie to wcisnąłem. Tutaj tego miałem zmienić. Potem widzę, tu strzałeczka poszła w dół. Więc niech wskoczy. No że tego damy. Niech zagra. Lewa obrona słabo. Nowak też nie bardzo z formą. Hmm. A tego. Zobaczymy. Siemka, Siemka siemiak. Tego całego Arkadiusz wreca, tak? Zaraz spokojnie. Zaraz go tutaj przejrzymy. Zagrajmy na z Agilonią. No, na własnym boisku. Drugi mecz ligowy. Na razie w tytę pierwszy, 2-1. Może coś teraz będzie lepiej. A jak nie, to trzeba zmienić może na dwóch napadziorów. Tylko szkoda, bo ja mam... W zasadzie... Które bramkę zaraz stracimy. W zasadzie mam dwóch tylko napadziorów takich prawdziwych. Jak jeden złapie kontuzję, no to później slipa. No już kuźwa w tytę, ja pier... no, Cały Sosnowiec. <grym> ja pierdyle, no nie wierzę. To bieda będzie. Siemka, witam. Kurna, 2 do jednego znowu w tyte. Zobaczcie tabelę jak się... Nie to. Jak się prezentuje. Ale pięknie wyglądamy. Ostatnia drużyna. Dwa mecze. Zero zwycięstw, zero misów, dwie porażki, dwie bramki strzelone, cztery stracone, zero punktów, ale Lech Poznań też... No, w sumie jeden mecz na tylko mają Śliwe mówicie. Hmm. Poczekajcie, najpierw tego. A, ten lekar też weprzeże. Dobrze, leca, leca, mówię, leca. Eee, los, albo łoś może, może łosia czy los jakiś. <grych> Zaraz, spokojnie, Dora. Jedziemy szukać. Wirtualne kluby będą grane, ale to będą grane e, kiedy idzie zupełnie. Hmm. Więc tak. Najpierw zobaczmy. Łoś, chyba o tego chodzi, co? 18 latych, tak? Zarki miał być. Dobra, dodajmy go. I jeszcze sprawdzę tego śliwę. Okej. Okay. Śliwa, Maciej. 17 lat. Zwisły, tak? Okej. Okay. Jakiś kurde, młodzi, dobrze zapowiadający się zawodnicy, może. A taki potrzebujemy. Oj, dobra, nie tutaj, nie tutaj transfery. Jak tam pogoda? Taka średnia, trochę pada, wieje. Więc tak. Łoś. Kurna. Approach to buy. Jest, że nad nie wiem. A, no dupa, jego ja też nie wezmę. Śliwa. No, przecież oni są dopiero wszyscy wzięci, panowie. Kuźwa, kogo wy im podajecie? To są to którzy dopiero przeszli do klubów, nie mogę ich teraz zakupić, więc ja mogę ich wszystkich. A... Nie, tu nic nie zrobię. Michalski. Dobra, poszukajmy takiego Michalskiego sobie. Oj, i panowie, musicie mi dać zawodników jacyś, to, którzy mogą przejść. Hmm. Michalski. Dobra. No widzicie. Miało być tak ładnie, a się nie dało. Na następnym oknie będziemy musieli kombinować. Micha. Kacper. Rozumiem. Królnik zabrze. No zobaczmy. I Gryszkiewicz jeszcze. Tu mi podaje Maruda. Okej. Okay. Maruda Maruda widzę to obcykany. Gryszkiewicz. Adrian, no zaczymy ich tu sprawdzimy i Hubert Adamczyk. Nie ma takiego. Nie, czy znaczy nie? Raczej takiego tutaj nie znajdziemy. Może gdzieś w rezerwa gra. Ok, transfer, a jedziemy. Dużo czasu nie mamy. Możemy wprowadzić. E, znaczy tak, Gryszkiewicz. Nie możemy. Michalski. Nie możemy. Dobra panowie, tutaj mogę kombinować i kombinować. Tutaj żaden zawodnik do nas nie przejdzie, bo to są wszyscy zawodnicy, którzy dopiero co podpisali umowy. Więc z tym nic nie zrobimy. Musimy poczekać chyba do kolejnego okna transferowego. A teraz po prostu przemęczyć się z tym składem, i tyle, bo tutaj. Yy... Ej, ku... Ja bym zostawił taki skład jaki jest. Słuchajcie, dajmy szansę, ten, ten składnik pogra. Do kolejnego okna transferowego na kolejnym spotkaniu, na kolejnym live'ie będziemy mieli okno transferowe, na którym będziemy mogli spokojnie zawodników sobie e, e, wybierać. Ale dobra, jeszcze tego klub się, Jak mu tam. Dobrze, ostatni zawodnik, ja sprawdzam. Um, Jeżeliś klub, momencik, dobrze, moment, e, klub, okej, okay. dobra, e, wrześniak, w porządku, jeszcze troszkę sprawdzę i Jóźwiak, e, wrześniak, nie, wrzysiński. Wcześniak? Nie ma czy. Skąd ty tych zawodników bierzesz? Skąd oni bierze tych zawodników? Takich nie ma nawet. W ogóle mi takich nie wyszukuje. Już któryś raz mi tutaj kogoś podaje. Nie wiem. Chyba, chyba się gry pomyliły. I Jóźwiak. Kamil, rozumiem. Dobra. Lech Poznań, świetnie. Fajnie, że podajecie też drużyny czasami, że... bo wtedy wiem, że na pewno o tego zawodnika chodzi, bo nazwiska mogą być te same. Yy, skład to, nie to, nie to. Jezus, jak tutaj wolno menu chodzi. Czasami chcesz przełączyć na coś innego i dupa. Ech, więc jedziemy. Mm, juźwiak Też będzie drogi, tak? juźwiak? Ile proponujecie mi? Ile powinienem dać? Ile dać? 500 tysięcy? Jak myślicie, tak powinienem zrobić? Bo nie bardzo 600 tysięcy da gdzieś, dam 500. Zobaczmy. ty dać kura dobra posłucham nie dam dam 600 tys 790 dobra Hmm. Dajmy siedemset, dam siedemset, dobra cena jest za niego wywalona. Okay. To co, 750? Spróbować jeszcze? Dobra, dopiero z tym. Mamy i tyle. Bierzemy. To tego mamy. I spróbujmy jeszcze tego, czego... Nie, kto to miał być? A, tego klupsia całego nie mogę. To tylko tego jednego mogłem. Czemu, Sosnowiec? A, bo tak wyszło. Dobra, Jóźwiak, to teraz trzeba z nim się dogadać. Masakra, teraz z nim się znowu dogadać. Dobra, co by nam tutaj chciał dać? Mm, crucial, okej, okay, to możemy mu zaoferować, to 100%, to akceptujemy. Eee, teraz tak. Ojej, długość, cholera jasna. Co, trzy lata? A, zeroczny kontrakt. A może dwa lata, co? Dobra, dwuletni kontrakt pasuje. Yy... 2 450 000 klauzula, to możemy zaakceptować. I teraz jeszcze kasa. Tylko, że nie wiem, czemu nie, po, nie pojawia mi się tutaj. Co ja mogę mu zaoferować? Nie wiem. Eee, eee, nie wiem, 900 na początek? Eee, nie wiem. <grystanie> Jakiś tam bonus za podpisanie? Za tysiące? <grystanie> nie wiem, kuźwa. Aha, nie mniej niż 1400 na tydzień i jakieś 8300 za podpisanie. I jeszcze 18,5 tysiąca, jakie 10 bramek. Dobra, nie będziemy się kłócić, akceptujemy. Umowa podpisana. To jakoś chociaż z dwóch zawodników ogarnęliśmy. Ja pierdzielę powiem szczerze, troszeczkę to jest nawet dużo lepiej zrobione niż było w 17, no bo troszeczkę mi ominęło. Yy, więc może tak, przejdźmy jeszcze chwilkę tutaj, jeśli chodzi o. Bo mamy mm, konferencję, więc tutaj moją drużynę, no chyba muszę troszeczkę zmotywować, bo jak white zagrają Ten buksa cały, ile on w ogóle warty był normalnie? 670, a tu mieliśmy, dobra informacja, OK, w porządku. Tutaj mamy tą informację, to mnie nie interesuje. Ale spokojnie, może go zdobędziemy w, w kolejnym oknie, oknie transferowym. Więc spokojnie. Skład. O właśnie trening. Kóry o tym zapominam bez przerwy w tym treningu pierdzielonym. I tutaj w zasadzie byśmy musieli tego naszego zawodnika młodego, którego kupiliśmy. Tu go wstawić. Juźwiak. Właśnie. Ten będzie się rozwijał nam tutaj. Co, hard, tak? Sugestia, ha? Dawaj go, tu kuryna. Już jak będzie naszą gwiazdą, zobaczycie. Spoko Maruda, spoko Maruda. Jakby co? To wszystko musimy pisać na Facebooka, a ja zrobię w ogóle taki topik gdzieś i tam będziecie mogli mi pisać. Wszystkie jakieś fajne informacje na temat yy, zawodników, co, gdzie i tym podobne. Bo ja się na tym średnio znam. Dobrze, LM, mamy LMA jakiegoś. Pawłowski out i tutaj go wstawiamy. Pięknie, świetnie, ale zobaczmy w ogóle na jakich on jeszcze pozycjach może grać. RM też może grać. Spoko. Jakby co. Już tu lewe skrzydełko mamy wzmocnione. Szkoda, że na środku gdzieś nie może grać. Hmm. Tego nowaka można by tutaj wprowadzić. Ciekawe, czy by się nadawał ten nowak. Co tam na tą pozycję? Jak myślicie, za tego całego tutaj toru? W skrócie, jak sobie myślę. No, hmm. co tutaj dać? Czy nie bardzo? Właśnie, co tu w ogóle koszka robi? Właśnie, do tego tu kuźwa ślipe graliśmy, jak tam obrońca grał. Co on w ogóle robił? Ale on może grać. Jako defensywny. Ale dobra, spokojnie. Na razie stawmy to tak. Ten jest defensywny, ten cały babiacz. Nie wiem, czy on tutaj będzie potrzebny. Dobra, stawmy na razie taki skład za ten meczek teraz, co będzie. Cieszy mnie to, że lewa strona jest wzmocniona. Dzięki w ogóle za wszystkie podpowiedzi. W tych zawodników na tych listach tutaj transferowych mam, jakby co. Więc tego nie będę tutaj yy, wyrzucał. To wszystko tu jest. I to wszystko będziemy śledzić w kolejnym oknie transferowym. Tylko pamiętajcie, że ja też troszeczkę mam y, do zrobienia zadań. Y, I muszę kasy mieć. Konrad Wysiński, transfer. Kuźwa. Mmm... 24 lata. nie 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 nie, 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 nie ma szans. Maska na pp. Czy mówisz o prawej stronie. Mazek. Mazek, tak pewnie trzeba by to napisać. Tak, jeszcze będziemy szukać jakiegoś tego? Jeszcze No Możemy poszukać, możemy spyłać jeszcze. Kamil, RM 380 tysięcy. Czekajcie, spróbujmy z tym kolesiem. Co nam szkodzi? Bo tam jest klauzula, nie? I kurde, Teraz jak to jest z tymi klauzulami? Tak, zróbmy tak. dupie Zrób z tym. Dzięki, Handzia. Eee, słuchajcie, akurat ta łóżka zagrała, kiedy tego zawodnika chcemy pojąć, tak? Pojmaliśmy go. Eee, więc. Okej. Okay. To będzie. Ważny zawodnik. Important. Pasuje? Okej. Okay. Dobra. Akceptujemy. Nie kłócimy się. Teraz długość kontraktu. Musimy się dowiedzieć. Teraz na mnie tutaj oczekują, ale. No, o, pojąć, pojąć. <laughs> oh, spokojnie. Dobrze, zaoferujmy może 3 lata. Oh, let's carry on. Dobra, jest dobrze. Mm, dobrze, nie chcę klauzuli. Ok, w porządku. Pasuje. Akceptujemy to. Świetnie. Szymon jakoś tak. Dzięki. Dobrze, co mamy w takim razie? 11 O, kurde. Dobra, akceptujemy. Mamy deal, żadne my, żaden nie jadę, nie wiem co to jest w ogóle. Ok, mamy kolejnego zawodnika w takim razie. Na 65, to byśmy mogli dwoma na grać, to byśmy mogli troszeczkę nasz tutaj team przerobić. Momencik, maile, maile, mamy zawodnika w porządku, to mnie interesuje, to mnie interesuje. Więc teraz tak, składzik, ani, bo tutaj się zaczyna robić nam naprawdę grubo. Dochodzi nam. Nie, nie, RM. Właśnie spokojnie, jaki napastnik. Pójdźmy też. Szaleje, byśmy go dali tutaj. Rzesiński, byśmy fajny zmiennik byłby. Teraz tak, RM tego wywalić. Tego dać tutaj, a ten Rzesiński może by zagrał na jakiejś innej. RM, RB. Średnio, a może ten mazek by zagrał LM. No dobra. Ok, zostawmy tak, w porządku. No, no, nie na No spokojnie. Potrenujemy go też za chwilę. Na razie nie możemy trenować, więc spokojnie. Mamy jeszcze czas, trzy dni. No dobrze, jedziemy dalej, kochani. Ech, wyjazd. No, straciliśmy kupę kasy. Wzmocnienia są. Musicie przyznać, że jakie wzmocnienia są. Miejmy nadzieję, że na tyle, że no może z poznaniem nie najlepiej. Może nie na poznę, ale. No właśnie, no nie na Poznań. Cholera. Kurde, niech ktoś bramki strzela! 2-0 w pizdu i wylądował tam. Eee, tam. 3-0. Dobra. Tytę dostaliśmy zdrowo. No właśnie, z Lechem będą baty. I wielkie gej. Yy, nie, nie, kto tu jest? Ten cały wokich, dwa miesiące, tak? A, pęknięte żebra, łamane. ojej Teraz jeszcze treningi jakieś. No właśnie, ten tu wypad z treningów i bardzo dobrze, że z treningów, bo będziemy mogli. Tego mazek, cały jego potrenować troszeczkę. Dajmy mu coś. Dajmy może mu coś ze strzałami. Aww. No wiesz, no, zagłębię, 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 no, ale w końcu ja ich prowadzę. No, ale cholera jasna, tu nic nie wygrywam, bo wszystko zostaje w tytę. No dramat na razie. Dobra, nieważne, żadnego zawodnika nie chcę sprzedawać. Nie mam zamiaru. Możemy zrobić treningi. Jeszcze. No ładnie. Bramkaż nam idzie do przodu. <śpadek> Spadek, myślę, że pewny byłby? Nie, no chyba nie, co? Aż tak źle by nie było. No, Okej, okay. coś musimy ze składem przemeblować, bo to, to nie działa jak powinno. Ten wypada, może i dobrze, Babiarz za niego wskoczy. Dwa miesiące lecisz ze składu, więc Cichocki, może z obrońcami coś czy nie tak jest. Cichocki, obrońca, może powinniśmy dwoma napastnikami zagrać, takie 4-4 jak dwa teraz mamy. Na przykład formacja. Hmm. A wam pokażę jak w formacji JDPL 88 na ustawienie meczów 10 zł. Dzięki bardzo, dzięki ponownie. No szefie, tutaj idziesz yy, na rekordzistę. Jak dobrze pójdzie, za chwilę y, Filipa, stop miesiąca wyrzucisz. <laughs> dzięki ponownie. A powinno tak się stać, bo już dzisiaj było 20, 20, 10, a jest stop miesiąca chyba 50. To jest zawsze ostatnie ten top miesiąca, ostatnie 30 dni, więc serdecznie jeszcze raz dziękuję. Więc jesteś w tej chwili teraz na równi. A jak się nie mylę, chyba jeszcze Filipa nie wyrzucisz z tej listy. Tak, chyba jeszcze nie, ale dziękuję. Dziękuję ponownie. Bardziej eee, defensywnie byś szedł? Kurde, Maruda, serio? <noise> Mówisz? To może zróbmy ustawienie. Teraz ja powiem jakie. Eee, defensywnie, więc może byśmy spróbowali. Poszli w takie ustawienie, co? Siemka, siemka Filip, a! Ah. Siemanko, witam serdecznie, ja tam dzisiaj byłem u ciebie, ale się nie odzywałem, patrzyłem jak tam pykasz PS-a sobie, akurat nawet nie miałem słuchawek założonych, więc za bardzo nawet tam jakby nie chciałem się włączać w, w czat, bo, bo i tak bym nie słyszał co pisze, co, co mi odpowiadasz, albo takie ustawienie, może takie mi się tuwali. Nie wiem, czy podczas symulacji fizie ustawienie ma wpływu na winy. ciężko powiedzieć. Wcześniej jakieś tam niby coś miało. Zobaczmy takim ustawieniem. Tak sobie zobaczmy coś takiego. I teraz troszeczkę musimy jej tutaj pozmieniać, bo teraz tak LM tutaj Ten tu Teraz czy on może grać CM nie bardzo Tutaj ten nie będzie w ogóle teraz pasował RB, no tak, ten teraz tu nie będzie pasował LB to jest jakieś CM -y. kurna powiem wam, że to nie jest takie opciub. nie będzie tak wesoło. Tego przerzućmy tutaj. Tutaj obrońcę dajmy. Okej. Okay. No, powiedzmy takie ustawienie. Powiedzmy takie ustawienie. Może tego bramkarza bym zmienił, bo ten nasz to kuźwa, o właśnie, broni, zresztą tego bramkarza możemy nawet tutaj wypierdzielić. się słyszeli jakieś dziwne dźwięki z kuchni, to moja pani teraz szykuje placuszki ziemniaczane, jakby co, więc spokojnie. Będą się działy różne zapachy. Będą hałasy. Więc yy, yy, może dajmy tutaj kogoś, rzućmy LM jakiś tutaj jeszcze do przodu i teraz zobaczmy, gdzie on może grać. Tylko na elemie, a momencik, a już jak może grać... No właśnie nie bardzo. Co takie ustawienie? Takim ustawieniem bym zagrał. Zobaczmy. No dałem, dałem tego bramkarza. Dałem tego bramkarza, zobaczymy, co się będzie działo. Kielce. Na własnym boisku. No może kuźwa w końcu wygramy jakiś mecz. No cholery jasnej. Przydałoby się, co? No, zobaczmy. Ach, jakie placuszki się szykują. Chyba moje kochanie zgłodniało, co? Tak? A ja nic. W serio, nie są głodne w ogóle. No, no może jakiś punkt zdobędziemy w tej lidze wreszcie, w końcu. Ale gramy bardzo defensywnie, więc teraz bramek nie będziemy strzelać. No, ale jest punkt na własnym boisku. Z Koroną Kielce. Nie wiem, czy to jest dobry wynik. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, ale jest punkt. No tak, ale korona Kielca jest też na samym końcu. No nie wiem, czy to taka rewelacja. Konferencja prasowa, moją drużynę może za ostatni mecz. Yy, może pochwalmy. <grybujesz> Bo jest jakiś progres. Mamy punkt w końcu. Jd.pl 88 ja Filip panie wyrzucę potrzymaj mi piwo 15 zł. Dzięki bardzo serdecznie dzięki no i tym samym wyrzuciłeś jesteś tu na dole w tym czerwonym tam czekaj jak tu ci pokazać o tam gdzieś w tym czerwonym pasku dzięki serdecznie ponownie dziękuję bardzo nasz cel już jest osiągnięty jakby co mm. a jakiś tam inny za chwilę wymyślimy następnym razem ta siak. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kluczek, witam serdecznie. Eee, a my, kochani, co? Jedziemy dalej w takim razie na kolejny meczyk. Eee, po tym meczyku będziemy mogli zrobić treningi. Eee, skład. Czy coś zmieniamy w składzie? Nie. Ten skład zagrał coś, no więc zobaczmy. Gramy na wyjeździe z Szczecin z za Szczecinem. Więc zobaczmy. No zobaczmy, no może coś, gdzieś, urwać jakiś punkt, wiecie. No, chcemy być gdzieś w środku tabeli. Ja bym chciał. No dobra, chciałbym. Już w tym meczu już nic nie chcę. <laughs> ale jest, już jak dwa No ale już jest 3-1, <laughs> Kurwa, na no nie wierzę. Ale na własnym stadionie będziemy postrachem. Będziemy postrachem, Mówię Wam, będziemy rycerze jesieni. Nie wiosny. Nie, nie, nieważne. <laughs> o oh, kurde, cool. zawodnik zawieszony, cichocki, w porządku. Jeden mecz. Na razie zostawmy to sobie, to my sobie sami będziemy załatwiać. Nie, nie dzwoniliby mnie jeszcze, spokojnie, a ja bardzo dobre transfery przeprowadziłem, to są transfery bardzo takie Dające wielkie szanse i możliwości przyszłości drużynie, więc spokojnie. No Kusia, się zatrzymałem to. I wam mnie sprzedaje. Won. Teraz tak. Może pochwalmy drużynę przeciwną, bo to będzie legia Warszawa, więc ona nam wpierdzieli i to zdrowo. Patrzymy chłopaków. No, mazek. Tam prawie na 66 skakuje. Dawaj mi tu LEGIę. Skroimy was. Na własnym sobie nie gramy z Legiem i patrz... Ha, momencik. Ja muszę to zrobić. Cichocki wylatuje ze składu. Na jeden mecz, więc tak. Chwaćmy Ymm... tego, a tutaj kokoszka. No, tutaj ogólnie zadowolenie jest kiepskie. Może taktykę, może powinniśmy. Może powinniśmy spróbować zbalansowanym zagrać i tu spróbować. O właśnie, coś takiego, bo ich tu się więcej pcha, a my powinniśmy spróbować zagrać tym jednym. Niech się jeden tylko pcha. Zobaczmy. Więcej ich dać tutaj, wrzuty wolne. Hmm, forza, dzisiaj wątpię. Raczej nie. Raczej nie. Są jeszcze instrukcje. Mazek właśnie. I On tutaj. Stay forward, właśnie, niech on będzie z przodu. Zostań szeroko. Nie, tu założyliśmy default. Nie, nie, tutaj nie. Tak, dajmy go. Bo też role tu trzeba by zobaczyć, też, kto się do czego nadaje, ale Nowak niby wszystko strzela. Karne. Ja myślę, że tutaj to jest tutaj chyba dość dobrze obsykane, co kto ma robić. Więc tak zostawimy. Zobaczymy. Zmiany na Legię. Zobaczycie mecz na własnym boisku. I z Legią. Patrzcie, co się będzie działo teraz. Ten mecz my wygrywamy. To ja mówię ja. Moja pani się śmieje ze mnie. A ja mówię poważnie. Kurwa, jest jeden jeden, dobra. Jej źle, bo jeden z oraz jeden jeden Dawaj panie, dawać. Kur. Pizdziec no! No, ale już było nie najgorzej. Siemka, Siemka, kurwa. Ja pie... ale serioś myślałem, że punkt chociaż zdobędziemy. Serial, jak tak dalej pójdzie, to my <laughs> No nie zlali mnie za bardzo, nie zlali, ale no. A tutaj się mm, skończyło mm, to całe zawieszenie. Ech, ale na razie tabela wygląda dramatycznie. Mamy jeden punkt w sześciu spotkaniach, cztery bramki strzelone. No a tu i tak mamy słuchajcie, kiedyś ma tylko jedną strzeloną bramkę, ale ma dwa punkty. A pierdzielę. Ale dramat. Ej, 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 dobra, konferencja, teraz co byśmy mogli zrobić? Wisła, Kraków, nie, musimy zmotywować nasz team. Motywacja na maksa. Okno transferowe się kończy, w dupie z tym, niech się kończy. My już tu nic nie robimy, żadnych transferów, bo tutaj jest bieda totalna. Milewski Stoszy, Nie, nikoń nie sprzedajemy. Nie, nie, nie. Żadnych takich, żadnych sprzedaży, nic. Mamy to gdzieś. Dobra, te dwie oferty chyba przyjdą do nas. Eee. 310 tysięcy była jakaś klauzula, tak? Z tego co go chwilstowało? Czy jak mu tam. No dobra! Jak będzie chciał odejść, to odejdzie. Trochę szkoda, on tam w sumie nie ma jakiegoś wielkiego. No właśnie, zawodnicy są sprzedany. Czyli mamy ekstra. Ile dostaliśmy? 275 tysięcy do naszego budżetu. No dobrze, okej, okay. przyda się może na kolejne okno. Tu na razie żadnych ustaw już nie robię, skład jaki jest, taki jest, to musimy sobie z tym na razie dać radę, bo... No bo, 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 Żadnej, żadnej kasy wielkiej nie możemy wydawać. Mamy pewne zadania do wykonania, tylko też musimy się trzymać. To olać, to olać, to olać.